W dzisiejszym quizie o tematyce wychowawczej, tak chyba bym rzekł najprościej, będą się ze sobą mierzyć dziennikarz Kanał Plus Andrzej Twarowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Adam Targowski. Piłkarzyk. Tak, tak. Będę próbował odgadnąć piłkarzyków. No to panowie. Chowanków, tak, których przygotował piłkarzyk krzywy. Panowie, przykład rozgrzewkowy bez punktacji, kogo mam na plecach i jaki jest ten, z jakiego jest klubu jest wychowkiem? Markus Rashford. Klubu tak. Z Manchesteru. Tego, którego tak, masz na froncie. Tak, tak. Mhm. Ja to jest, czyli bez punktu, ta runda bez punktu. Tak, to jest ten klub. No to, już wiecie, no to już mniej więcej wiecie, co będziemy dzisiaj robić. Zachwycony dokładnie technikami Erika ten tak, Haga, tak? Jest. Mój, że w życiu tak się dobrze nie czuł. Tak, że połowa składu zachwycona. No. Wszyscy póki wszyscy, co wszyscy, mocno tak, wszyscy liczą na świeży start. Donny van de Beek znowu zachowuje się, jakby ledwo przyszedł do klubu. Zdarte gardło, tak? To podczas meczu 4-0. 4-0. Świętowałem. Krzywy do rana świętował. Przez tydzień świętowałem. Mimo, że ten mecz był 3 dni temu. Moi drodzy, dzisiaj tematyka tylko i wyłącznie z gruntu angielskiego, jako że jesteście specjalistami w tym zakresie. Postarałem się, żeby to nie był za trudny quiz, bo ostatnio przesadzałem, kiedy to ja organizowałem tutaj przykłady, ale też jakoś bardzo łatwo też to nie będzie. Od samokrytyki widzę, tak? Złożyłeś na ręce nie, partii po prostu, samokrytykę. Kiedy montowałem odcinek, który akurat nagrywano, kiedy mnie nie było tutaj, to widziałem, że faktycznie chyba mogłem lekko przesadzić. Ale to nieważne. Dokręciłeś nam śrubę. Tak, wtedy jako fan było ciężko. Felix Magat konkursu. O, dokładnie. Panowie, Gazza jako pierwszy przykład. No. Jakiego klubu jest wychowankiem? Dość znane osobistości będą dzisiaj brane pod uwagę. Wszystkich na pewno bardzo dobrze kojarzycie. Andrzej bardzo szybko zapisał. Ciekawy przykład. Podpowiem, że to nie jest Lazio. Nie, nie jest to Lazio zdecydowanie. Nie jest to też Tottenham. Coś innego tam było. Nie Evertonu, nie Spurs. Nie wiem, nie pamiętam. Daję Spurs, bo się najbardziej kojarzy, ale on nie jest wychowankiem Spurs. On jest wychowankiem jakiegoś... Everton nie myślałem, ale... Ja mam Newcastle. Dokładnie. Tak. 1-0 dla Andrzeja. Jordi. No tak. Zgadza się. Chciałem, bo wiedziałem, że coś tam z Evertonem było, więc akcent mi nie pasował, wykluczyłem. Ostatnio w bardzo dobrej formie ogólnie. Gaza? Fizycznej. Tak. Lepszej niż niejednokrotnie podczas kariery piłkarskiej. Bo tam miał, jak były wiecie, problemy, bardzo poważne tak. problemy z alkoholem, ale teraz chyba zachowuje trzeźwość. Wziął udział w meczu beneficowym gdzieś tam na stadionie Tottenhamu. Bardzo dobrze wyglądał, tam oczywiście parę żartów sypnął, także trzymamy kciuki. Wytrzymałby treningi u Antonio Conte? Wiesz co? Nie wiem. Z tym mogłyby być problemy. 42 długości, tak? Po dwugodzinnym treningu w Korei. Przy tej wilgotności, przy tej temperaturze. No ale masakra. Wiadomo. Teraz bez pracy nie ma kołaczy. Pozwólcie, że przejdę do przykładu numer 2. I tutaj również dobrze kojarzona postać aktualnie w Anglii, bo jest to Gareth Southgate. Ojej. Użysz ty! No, nazwiska, tak jak powiedziałem, mocno kojarzone. Pytanie, czy wiecie, z którego gruntu się wywodzą. Ale spokojnie, uważam, że to są te trudniejsze przykłady aktualnie, jeżeli chodzi przynajmniej o Gareta. Ale będą też jeszcze cięższe. I będą też łatwiejsze. Przynajmniej według mnie. Dobra, dam taki typ na razie, ale coś tam, to nie jest dobry typ. Tam było coś wcześniej. Spokojnie. Jeszcze chwilę na zastanowienie tutaj, przemyślenie swoich. Mam tutaj odpowiedzi. Jeszcze jeden klub mi chodzi po głowie. Na pewno coś było przed tym klubem, tylko próbuję sobie przypomnieć co. A nie chcę też strzelać w absolutną ciemność, bo to by było głupie. Dobra, nie będę przedłużał. No, mam Boro napisane. No właśnie, ja też myślałem o Boro. Nie jest głowa. Ja myślałem albo o Boro, albo o Crystal Palace. Okej, okay, to mi coś innego. Panowie, się jeden z was otrzymuje punkt. No. Palace. Mamy 2-0. Palace. Yes! Palace. Ajajaj! No. Na ale wiesz, to też bym celował. Test historii oblany, póki co. Bo on chyba do Boro poszedł za Aston Villa? I później był tak? Boro, tak. W końcówce i no, przez znaczną część kariery w sumie chyba, ale no nie był wychowankiem Boro. Tak, zobaczmy, to, co było pierwotne tam. Zobaczmy, kto kryje się pod numerem 3. Emil Heskey. Wow! To jest gruby temat. Gruby temat. Tak? Jeżeli dobrze kojarzę, nie, ja to w dniu, kiedy nagrywamy ten odcinek, syn Emila Heskeya został jakby podpisany przez Akademię Manchesteru City. Mm-hmm. Podobnie, co ciekawe,
synem bramkarza Manchester United, byłego już Lee Granta. Ja pamiętam początki Emila Heskeya. Pamiętam, że grał na... Ja nie pamiętam, ja strzelam. Jeszcze w starym stadionie. Kojarzy mi się z Birmingham, my znałem Birmingham, ale to są lata 90. Jest to Leicester. 3-0. Lata 90. Wydaje mi się, że on u Martina O'Neilla debiutował w Leicester City. Może jeszcze być. Na Filbert Street wtedy grali, tak. Dobrze, jak zauważyliście lub też nie, tak przemykam epokami coraz bliżej, powiedzmy, naszych czasów. Okej. Okay. Bardziej tak, plus minus, więc teraz będzie, uwaga, Joe Cole. Okej. Okay. Może to jest najłatwiejszy przykład. Tak, łatwiej. To chyba nie będziemy się tutaj rozwodzić. No, West Ham. No, też. Panowie, West Ham. Jest pierwszy no punkt. Powiem wam, że to miał być najprostszy przykład. I był taki, to jest West Ham. Wyczaiłeś sobie. Dobry, ale to jest wspaniałe. Przez chwilę, ale tak ułamek sekundy. Dobry piłkarz, wyciągasz wnioski z wcześniejszych występów. Łatwo nie przeczytać. Kurczę, no. Dobra, ale to lecimy dalej w takim razie. Wayne Bridge. Ojej. No to jest też ten z tych cięższych przykładów. O, no, no. Układając ten quiz, po prostu prześwietlałem sobie kadry Anglii z wielkich turniejów. Niestety nie mogłem wziąć nikogo z Euro 2008. Może wiecie dlaczego? Nie grali tam. Punch w reprezentację, tak jest. Poczekaj. Wayne Bridge. Nie wiem, mam takie skojarzenie, może być to kurczę mylne. Tak? Ja nie mam żadnego skojarzenia. Nie masz skojarzenia? Jeżeli dobrze pamiętam, to ten klub był zaraz przed Chelsea. Zaraz przed Chelsea chyba, no. Ale nie. Ja mam tylko dwa kluby. No dobra. Ja mam coś tak myślę... Dobra. Myślałem jeszcze o Aston Villa, bo w ogóle myślałem o Midlands i o Yorkshire. Śmiesznie, bo ja też... Tak? Też mi chodziła po głowie. Pokażcie, Aston Villa. Proszę, Leeds dałem ostatecznie. A ja dałem Manchester City. Tym razem. Tak! Nikt z was nie otrzymał punktu. Jest to. Southampton. Ale nie, dlaczego to nie, ja to nie zgadłem. City. Nie. Manchester City. Tak, ale coś, no, tak sobie tam piłkarze mocno nieoczywiście dzisiaj krzywy, no. Ale znaczy, na Andrzeja akurat oczywiście. Ja się nie Southampton to bym tutaj nie wcelowałbym. Dobrze. Jeżeli dobrze liczę, nadal 3-punktowa przewaga? Tak, chyba jest. Tak. Mhm. Więc teraz lecimy dalej. 4-1. Leighton Baines. Kojarzony mocno z pewnym klubem. Ale skąd wyszedł? Tak. Ja mam na pewno jeden z tych dwóch. Dobra, to tutaj zapiszę pierwszy wybór i drugi wybór, tak? To podkreśl ten, który jest ostateczną decyzją. No dobra, to z tym drugim, to po prostu paszczą to powiem. Dobrze, co macie? Wigan. No właśnie, ja mam drugi Wigan, a pierwszy mam Liverpool. Ponownie jeden z was ma dobrze. Wigan. No. Wigan Athletic. A nie. Wigan. Ale masz przewagę i tak komfortowo. Ajajajajajajaj. Jest 4-2, jeżeli dobrze liczymy. Tak. Ale jeszcze... Bodajże trzy przykłady Leighton powinny być, Baines. Jeżeli dobrze liczę. Okay. Bardzo mocno zainteresowany muzyką. Powiedział, że dla niego największym przeżyciem to było wejście gdzieś tam za kulisy występu rockowego zespołu. Bo on właśnie bardzo gustuje w tej scenie ci alternatywnej. Beatlesi on ma taką fryzurę Beatlesowatą. Przynajmniej miał, nie wiem jak teraz. I powiedział, że to był ten moment, kiedy poczuł taką największą adrenalinę i puls 180. Wcale nie mecze. A piłkarz fantastyczny, wspaniały. Joe Leon Lescott. Ktoś, kto również występował w tym samym klubie, co wspomniany przed chwilą Leighton Baines. Bo z tego klubu przychodził później do Manchester City. No ale wychowankiem mogę wam powiedzieć, że nie jest danego klubu już omawianego. Kurczę, pamiętam, ale jest to tak zakopane w mojej pamięci, że ciężko się będzie do tego dogrzebać. Leighton Baines. Joe Leon Lescott. Andrzeju, jak u ciebie? Strzelasz czy coś? Strzelam. To może ja wam sprzedam wam jedną podpowiedź. Nie, żadnych podpowiedzi. Tak? Nie, 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 n
Kurczę, no nie wiem, no pójdę w tę stronę, ale... Ja... Poczekaj, zmieniam. Ja powiem szczerze, żeby w życiu nie powiedział, że ten grał w tym klubie. W sensie nie kojarzyłem go w ogóle. A to też jest piłkarz jakby w momencie, jak ja przynajmniej się zaczynam bardziej piłką interesować, to on był bliżej końca niż początku. Nie wiem, czy prawidłowo, ale tak mi się coś... Westbrom? Nie wiem, dałem Aston Villa, no ale to... Myślałem o, znaczy też myślałem o klubie z Midlands. Tak, Midlands. I wiesz, na jaki postawiłem? I chyba trafiłem. Dawaj. Wolverhampton Wanderers. Wolves. Bardzo dobrze. Ale to powiem ci, Andrzeju, wyciągnąłeś naprawdę. No, niesamowicie. To było trudne. Tego Pejsa. Szacuj. Żałuję, bo tak myślałem, bo było paru takich piłkarzy, którzy zaczynali na przykład w Liverpoolu i potem przechodzili do Evertonu. Jamie Carragher jest bodajże nie wychowankiem, ale kibicem w ogóle Evertonu. A pamiętacie, że jest też zdjęcie młodego Stevena Gerrarda chyba w koszulce Evertonu. O, chętnie bym to wygrzebał. Tak mi się wydaje. No. Powiesz sobie w ramce. W pokoju nowym. Się ale nie mam takiej stuprocentowej pewności. Coś mi w głowie świta. Jest nawet, był jakiś mecz, nie wiem, czy niepożegnalny Jamie'ego Carraghera, gdzie on w barwach Liverpoolu i Evertonu. Tak, ale jakby i był chyba karny dla Evertonu, a on jako piłkarz Liverpoolu wykonywał tego karnego. Mhm. Jakby strzelając samobój, a coś w tym stylu było. Warto... Trochę skomplikowana. Tak, ale to nieważne. A lubi się ogólnie Carraghera, bo ja za nim nie przepadam. Ja zdecydowanie bardziej wolę... Ale po piłkarsku, czy Nie, mówię jako ekspercku. Znaczy, dla mnie piłkarz to był drewniany. No... Nie lubiłem. Tak uważam, że miał szczęście, że trafił na Beniteza, który przekwalifikował go na środkowego obrońcę obok Hypi, prawda? Tak. I wtedy już wyglądał dużo lepiej, ale ogólnie nie przepadałem za nim jako... za piłkarzem, a z ekspertów wolę Garego Neville'a. Tak, to z tej dwójki oczywiście Gary najlepszy, ale jeżeli chodzi o tych wszystkich pandiców, którzy mają przeszłość w Liverpoolu, to Carragher jest chyba najbardziej przystępną opcją. W sensie taki chyba najbardziej neutralny i stanowany, że on się nie odkleja. A tak, Sunes to stara szkoła, a Redknapp to taki trochę jest bez wyrazu, wydaje mi się. Znaczy mówimy o tym Jamie'm Redknappie. Tak, o Jamie'm. Okej, okay, lecimy dalej, panowie. Okay, tutaj według mnie łatwy przykład. Aczkolwiek nieoczywisty. Daniel Sturridge. Aktualnie bez klubu, czyli na moment nagrywania tego odcinka, chyba już od dłuższego czasu. Kurde, to ja zagwozdka powiem ci. Mam dwa kluby teraz w klubie. Zagwozdka? Dla mnie, no, bo teraz mi się coś miesza w głowie, ale... Nie, no dobra, chyba tak postawię. Pokażcie. Mamy? Ja myślałem na City Chelsea, dałem City ostatecznie. Tak, Manchester City. City, to jest prawidłowa odpowiedź. City, oczywiście, że tak. Nie wiem, dlaczego mi to Chelsea chodziła po głowie. City. To było pierwsze skojarzenie, ale później zacząłem się zastanawiać. Ja jeszcze, wiesz, to ciągle mnie gdzieś tak skręca w kierunku, jak się Birmingham City, albo jak się Aston Villa, albo coś. No kilka podobnego. Tych czołowych klubów zaliczyłem, nie patrzeć. Czy to był ostatni przykład? To był przedostatni przykład i ostatni jest według mnie naprawdę... łatwy. Według mnie oczywiście. Nakładasz presję. Bo był to talent w którymś z Football Managerów. Aha. Przepraszam, to jest przedostatni. Jeszcze będzie jeden. Adam Lallana. Adam Lallana chyba raczej... To nie jest ciężki przykład według mnie. Oczywiście ten wspomniany przeze mnie talent dopiero będzie. Adam Lallana nie był talentem w Football Managerze. Jeżeli ktoś to tak zrozumiał. Kurde, czy tam coś jeszcze? Kurczę, blada jeszcze mi... Nie, chyba nie wiem. Nie wiem, już zgłupiałem teraz. Ja zostaję przy swoim wyborze. To wychodzi mi na to, że będzie dwa razy jeden klub występował w tym quizie, czy nie? Nie mogę nic powiedzieć. Bardzo dobrze. Myślałem, że cię wiesz. Wypuszczę. No dobra. Wydaje mi się, że tam nic wcześniej nie było, więc zostałem mi na znowu poziomie Southampton. Tak. Święci mi. Bardzo dobrze. Dwa razy ten sam klub. Tak. Jeszcze się zastanawiałem, czy on przypadkiem gdzieś nie był w Portsmouth albo w Bournemouth. Też myślałem wcześniej, tak po linii wybrzeża, tak, nie? Jakieś takie drobne przejścia, ale... Bo chyba nawet World Prowse miał takie epizody. Czy World Prowse w ogóle pochodził z Portsmouth, a trenował w Świętych od dzieciaka? Coś takiego tam się pojawiło po drodze. Teraz... pojawi się wspomniany przeze mnie gracz. Aha. Ostatni przykład. Ja już gratuluję Andrzejowi. Tak. Fabian Delph. O, proszę. No. Dla wszystkich tych, którzy grali w Football Managera w okolicach 2000,
teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ale 10-11 roku, dobra, może później, to będzie łatwe, bo on był naprawdę sporym talentem do wyłowienia z pewnego angielskiego klubu. Mhm. Kiedyś grałem w Football Managera pod warunkiem, że to się jeszcze tak nazywało, na tej konsoli ZX Spectrum. Kiedyś były dwie właściwie, ZX Spectrum i CK Commodore. To raczej, bo nie, zawsze tam przegrywałem, pamiętam, to mnie jakoś frustrowało, mnie zniechęciło tej gry, przegrywałem z Halifaxem. Non stop dostawałem od nich bęcki. O, to ciekawe, no to niska obecnie półka. Ale ja te, a propos półek różnych, no, piłkarskich, to do innych niż trzy w głowie mojej nie potrafię sobie przypisać Fabian Adelfa, więc dałem Willę, ale to coś tam było jeszcze przecież. Ja też dałem Aston Villę. I panowie, wydaje mi się, że on jest wychowankiem Aston Villy. Nie, właśnie, jednak nie, krzywy. No i tym razem nie macie tam, no, że... Leeds! Tak, Leeds! Leeds, to prawda, to prawda. Ajajaj. 10 przykładów było chyba? Tak, 4 na 10, mniej niż 50%. Ale to nie jest nie wymagający, wymagający przy quiz. Fabiana. Gratuluję Andrzeju, dzisiaj absolutnie rozgromiłeś. Dzisiaj, ale rywalizacja była godna. Dziękuję bardzo, dziękuję organizatorowi również. Dziękuję, dziękuję. Właśnie, jak oceniacie poziom? Następnym razem też mi wyślij SMS z odpowiedzią, żebyś nie zapomniał. Powiem jeszcze raz? Żebyś następnym razem też nie zapomniał mi wysłać... Tak, tak, znowu. SMS-a z odpowiedzią. Oczywiście, tak jak tym razem się mówiliśmy, oczywiście czekam na Blika. Dajcie znać, jak wam poszło oczywiście i widzimy się, dziękuję przy okazji bardzo następnego tego typu materiału. Trzymajcie się, hej. Pa.